Witajcie, witam was na dzisiejszym filmie z serii Sąsiedzi z Osady. Tak jak widzicie, przede mną stoi sobie Ursus C330M, moja 30 z pugiem czy z kibowym, ten Unia PZ3. I co? Tu jeszcze belkę ciepnę krową, żeby tam i bykom, żeby się tam nie darły. Na początek zachęcam do stawienia łapeczki w górę i subika, że później jak sąsiad gnój pociepie swoim krowom, gadał, że ten gnój musi pociepać, posprzątać, obrządek zrobić, no to przyjedzie mi pomóż orać, to coś tam będziemy działać. Halo, halo. Halo, dobry. Halo. Halo, dzień dobry. Słucham, w jakiej sprawie pan dzwoni? W sprawie beczki jadę do pana już z beczką. Tylko chcę sprawdzić, czy się adres zgadza, to tam była ulica Nowa 35, tak? To jest ta ulica. To jest ta ulica? Czekaj, dobrze. Bo ja i to tam się... przy kościele jakaś, czy jak to tam? Ja muszę się upewnić, nie 35, tylko 3. Aha. No. Ja tam będę szukał, ja to robię, no. Dobrze, do widzenia. Do widzenia. Widzowie, tak jak słyszycie, mu tu przyjaźń nas beczka, bo zakupiliśmy sobie nowy nabytek. Beczułkę taką, małą, na 3000 litrów, 4 metry szerokości rozlewu. Trochę tej gnojowicy będziemy mieć od świń, od krów, nie no, od krów tylko. Bo od świń, gnojowicy nie o będzie. O kurde, Jack przejechał. Co to się tam tak to... Jaki ty ruch, nie. Przyjechała do mnie beczka. Dobry. Dzień dobry. Tu, dzień do dobry. Mnie chyba. Ta pierwsza tu, maszyna ta, to nie. Beczka. A beczka i no. Nie. Nie będę miał to przywieźć, no. Ta beczka. Mi się wydaje, że ta beczka z tyłu. No, tylko to. Tam już wszystko jest policzone. Proszę pana, nie wiem, czy będę radę to jakoś ściągnąć sobie. To pan... Jedź pan tam, tam jest takie skrzyżowanie, tam pan nawróci. I puści pan wszystkie te auta i ja tu później ruch zablokuję. Dobra. Widzowie, musimy jeszcze poczekać, bo tu się taki ruch zrobił, że chłop pojechał sobie nawrócić, więc chwilę na niego musimy poczekać. A nie, sąsiada tu nie mam, bo gnój ciepie, no, o Boże, nie będzie słyszał, że tu tiry przyjechały, by mi pomógł tu. Albo nie ma nawet. O, ja tu ruch zablokuję, stop, nie ma przejazdu, bo to nowe nabytki do mnie jadą. Trzy tysiące za nią zadałem. Będzie się sprawować na naszym gospodarstwie. O, zanim ten chłop tam nawróci, to wieki miną. Ciekawe, czy on kajdali nie pojął, czy na tym dobrym skrzyżowaniu se nawrócił. Jedzie tam, czy nie jedzie? Tu nie widzę z za chałupy. Chłopie, stój tu. Jeszcze go nie... O, jedzie. Aby cię cofał. Czekaj, czy mu się uda. Bo tu ruch zablokuje, pięknie. Na razie tylko auto. Chłopie, jedz, czekaj, nawróć, bo tu nie ma czasu. O Jezus! Co tu ten chłop robi? A nie! No. To ja może... cofnę, proszę. Tu to, tu pan skręci, w tą dróżkę, tu to, wy to wyładujemy. Tam pan... Połumie wszystko na tym. Ksiądz jak kurde, zobaczy to... Ma pan rację, czekaj, ja tu jakoś obrócę. Pan spokojny je. Ja nie pani podzieram pan te beczki. Panie, bo to za duże jest to je na tą wioskę. Kręć tu pan koło mnie. Ja tam cofnę lepiej teraz. Kurde, tu mnie krzoki zaścimy, proszę pana. Auto tam jedzie, nie wiem, czy pan tam. Tu będzie fajny dojazd.
A ty on tam skręcić wiesz? Ja. Tylko tu uważaj, tam tego auta nie zjeść. Ja się muszę tu lepiej... O kurde, tu już drzewo jest. O kurde. Czekaj, może to auto teraz puszczymy? No to puści pan. No i teraz będzie lepiej przejść. Podejdź trochę do przodu. Jedź tam pajacu. Pajac nie pojedzie. Co ten pajac nie jedzie tam? To jest kody. Nie wiem, straszy go chyba. Jedziemy stąd. Panie, nie ma czasu tam, panie z tej Skody, czy z tego, tu innowacyjne przywiózł panowi. No te pajacy jedzie stąd mnie. Zaro tu. To się mu biegi za ciebie. Zakliszczyły, znaczy się. Teraz już jedzie, pojechał. Cofnij no, tam sakra, w tą dróżkę i spróbuj tu skręcić. Czekaj, już, bo mnie traba zaświeci. Czekaj, odwróć się. Tam, bo tam coś... O, helikopter leci. O. Dobra. Muszę jeszcze się tutaj... Dróżkę i przodem... Zacznij pan mi to tam, to białe. A to zaś pojedzie, tym heblem pojedzie. Tamten tam stoi. Ja nie widzę, się tu dzieje akcja. Może tutaj na drodze ściepiemy jednak. Ja się nadą, spokojnie. Ja tu teraz fuli no skręt i już my to mamy. Bo ja nie mam czasu. Co my wtedy w dół? Płotaj no nie rozwal. Jakaś ja muszę już tu mieć na maksa skręcone kółka. Teraz tam się wyprostuj, żeby tu sobie fajnie wjechałeś. Zacznij tego tu. Tamty nie, jakiś sobie już przejadą najwyżej. No to jak mi tu... Chyba, że te tu ich mniej, dobra, to niech ci przejadą w sumie. Tamtych czym. Zajeżdżaj teraz. To ten też pojedzie. Dobra. Zabierz to tam i wjeżdżaj. Jaki to ma skręt mały, co to mi dali? Te stare to były dobre, albo te jelcze. To jest man. Jeżdżaj tym. Skrętne koła, chociaż w tej lawecie by miałeś, a nie taki. Co to może? Takie tam dają nam dziadostwo. Się nie godzi w ogóle. Przejdzie na styk. Przejdzie dobrze. Czekaj tu no trochę. Czekaj, bo mnie tu doradę. Na milimetr. Przeszło, człowieku. Trochę tam betonik wytargało. Dobra, ja tam traktorem podjeżdżam. Zobie, musimy odpiąć pług. Mam mnie coś w krzyżach łupie. O, gorączkę, no mory jakiś jest to. Zapinamy sobie tu beczkę. Co to jest? Najlepszy ciągnik. Ty to zaraz kraka. Panie, ty cieczę z tego. Nie z nie cieczę, pan się odsył, bo tu zdjęci robię. Już nic nie daję ani pokomentować. Panie, bo tu pan zjedzie teraz tę beczkę. No to pan hamulce. Hamulce są, ręczny też jest. No to dobrze. Albo jednak nie ma na biegu, jak zostawił. Ale pasuje pan ta beczka do niego. Oczywiście, że tak. A co pan ma za głowie? Na głowie? A kamerkę, tu się wszystko kameruje. Pan będzie nagrany. Aha. Proszę tam polecić, bo filmy. Polecam filmy. Richard Transpel? Tak to było? Tak. Transperel. Bardzo polecam. PL, no nie PRL. Może jednak PRL? Okay. Nie, PRL, nie. Dobry panie, stary. My tam policzeni są. Jedź tam pan. Ja. Tylko jedź co pan tu do przodu, tam pan kraj pan, wyjedzie, bo dobra, pan to nie wyjedzie. Weź pan tu kartkę i na pospisz, ja już jadę jeszcze może.
Jeszcze Powiem, jadę jadę tam tam do tego, tego daleko daleko jadę jadę do Łagiewniczek Łagiewniczek Śląskich. Śląskich. A to ja nie wiem, bo jeszcze tam nie znam. Jadę Ja jadę syn. na pole orać, Ro, tyle ro, wiem. roz, roz, roz Dobra, chłopie, jedź kurnikiem? tym, bo ja nie mam czasu na mebel. Dobra, przyjął beczkę, przywiózł beczkę zapłacona. O taką beczka PN20. Patrzymy, czy tym wyjedzie, czy nie. I ja chcę szybko zapomnieć długo. Się zeszło z tym, nie umiał tu wjechać. 10 minut zanim tu przyjął. Ło, pojął tym tam do przodu. To sobie tu wyjeżdżą. Co on tam robi, ten chłop? Żeby mi po kukurydze z nami no nie pojeździł. Ja on tam chce nawrócić. Łopie, człowieku, nie rób wstydu, się tu zakopię. Nie posiunem. Jo, jadę. Wszystko nagrane jest. Tu inną tablicę mu nagrom, żeby były dokumenty. I jadymy, bo mi tu jeszcze 30 zarysuje. Jezus, szybko z piątki tu ruszamy i ogień. Nie patrzę, czy coś jedzie, trzeba uciekać przed nim, bo się go boję. Jaki dziwny ten Ryszard Transpel. Kropka. No ale poszedł. Będzie płacił sąsiadowi za płot. Ja tu będę orł. Na spokojnie. Może później sąsiad dojedzie, jak gnój po ciebie. Fajnie by było, bo teraz jej... O, jaki tu jednak jest. Trójeczka i ogień na tłoki. Powoli do przodu. Kurczę, tu krzywo to idzie. Tu się go widać, go tam z daleka pojął tym sprzętem. Tam lekkie lagi są. No to chyba tylko teraz powinno nie być, aby nie było więcej. Plus tak wąsko bieremy, tutaj krzywo, bo tu mnie ściągło po tych ziemniakach. Tu ani tego nie talerzowałek, ani nic z tym nie robił. Tu kombajnem bolkiem było kopane. To dość miękko, od razu tak to zarujemy. Także godał sąsiadem, żeby przyjął orać, jak ten mi pociepie. Może tam przyjedzie za chwilę. Usłyszę ciapka. Powinien przyjechać, że mu pomogą. Tak jak możecie zobaczyć na jego filmie. Ja mu trochę pomogę, on mi pomoże. Ten chłop dziki był z tego transportu. Wjechać tym nie umiał. Co, idzie robota powoli do przodu, 12 na godzinę, trzeci bieg, pola będzie ubywało. Nawet dobrze, wolę chyba orać na te trzy skiby, bo fajnie idzie niż dwuskibowym jakimś. Wojski rozstaw. Jak jest ciężko, to ze skiba czepię. Można orać. Hektary. Ciężko to trochę ruszyć mu, ale jak już ruszy, to już idzie. Na długi pola by to pasowało. Może jeszcze tamto tu... O, jedzie sąsiad chyba. Przyjął orać. Wreszcie. Się obrobił z robotem, będziemy tu mogło force. Ale sąsiad, jesteś tam na tym, na... Ja wziąłem, chcę to, ja tu już przyjechał. Kurde, ale tu kamienie są. No, fest kamieni będzie chyba trzeba zbierać. O, lolo. Nie, konkretne tu są ty.
No uważaj na te kamienie. Nie. Jeśli już na to. Ty sąsiad, widziałeś co się działo u mnie? Ja bym mi ktoś sprzęsł wy tego, bo jak bym się na nowo nasadzać. Ja? Słupek, ja, słupek. Dobrze mu to takie te. Nie wiem, taki ślad od tira był. Taki grube koło. Ja. A mi tam przywiozła taką małą lawetkę. Beczkę nowy nabytek przyjechał. O kurde. No. Jaką żeś to brał? Kończy tą taką podobną co ja mam? Ja podobną jak model... ty. Taką, że używam animacyjną. A, te dobre ci powiem. Wiesz, jak ją raz używał. Jeszcze, że jak nie, YouTube'a nie nagrywał. A, teraz na dwa pójdzie oka. Będę tam później gnojowice rozlewał, ale jeszcze nie mam kaj. Będę tu low, się zobaczy. A teraz jak pomogę się to szybko, to pójdzie. No. Gdyś mnie też tam pomogło, to żeś przyjął. Reżek, tam gnój ciepło przykroła, masakra. Żeś się mył. Ja. To dobrze. A ty będziesz jakieś siano suszył, czy coś? Ma jeszcze jeden pokos, weź na co. A z jakie łąki? Z tamtej, co my brali też, nie? Bo nie mam innej. No i koło chałupy chyba też wysuszę. Ale to zobaczę, albo taki mokry im to by ten walił. Trochę się, zobaczę jeszcze. Bo ja bym chciał trochę trowy, nie dało rady, to chociaż nic, nie wiem. Tak tyć, chociaż, nie wiem, pod... Zobaczę, taką jedną przyczepkę trowy by mi się przydała moją. To mogę trochę brzechcina się odkupić. Coś tam ci dom, albo nie, czy byś chciał, żeby ci to w robocie odrobić. A miedzy tam nie ma rzeki większej, żeby swoje miedzę obkosić. Kurde, no, no są tu te miedzki, no. A to słabo trochę chyba ujeżdżone takie. A też muszę, no... Pić łąkę będę kupywał. Ja? Ja myślę na wiosnę. Poważna inwestycja u ciebie szykuje. Nie. Yeah. Pola. A nie, no musisz tu wziąć coś, bo tu masz kamienie konkretne. No, będzie coś. Całe pole w kamieniach. Basze się dogodamy i przyjadą nam to wszystko wyzbierać. Taką firmę, no nie, taką firmę, ja widział tam na YouTube'a. Ja? Nie. Yeah. Może trzeba zadzwonić później, jak skończymy. Tam coś się nazywało zbierankamyczek.pl? Ja. Nie. Yeah. To co, to w rękach ludzi tu puszczą, czy...? Nie, no co, ja chyba nie, to jeszcze nie PRL, to te... Tak, to za traktorem, bo tak jakiś migiełka. Wiesz, jak ci to fajnie ziemię jeszcze doprawi. Ja, a to nie będę musiał uprawiać pewnie. Nie, no lepiej sobie uprawić, ale to tak fajnie ci powiem, uteguje. To najlepiej to tak teraz po orce byś mógł puścić. Ty, to tam trzeba zadzwonić. Ciekawe, jak tam będą terminy i ile se skasują. Jak nas skasują, nie wiadomo ile, to będzie masakra. Jeszcze jakieś ziemniaki leżą, to się tu wyorują. Muszę mieć ziemniaki tym wyzbierał pewnie. No są tu pyry. To se przyda wieczorem pozbierać. Se przyjść będziemy na jutro na obiad. Powiedzcie, z tego pola było zbierać 15 kilo. No spokojnie. Te karliki, znaczy karliki, te bolko to tak wiesz. Ktoś tam traci jednak. No, traci to. A tam później, tutaj to ujeździł, to... Tu przyjechał mi jakimś jeblem, ubite te rzeczy, tego nawet nie poradził wbić. Pół tu bierze się mu wbić w to, co to możesz pozbierać to całe. A tam będą faktycznie odkopać to i no i... No. Ja też może tu jeszcze przyjadę. A jak to takim ubił, takim kolosem, to... Bida to będzie, ja tu za głęboko tego nie przeorę, to tak i jak wysypię na górę, to będzie inno można zbierać ten pół. Fajne, proste pole, to tu robota idzie. Władek, jak tam nie grzeje się? Nie, jeszcze nie. Jest git. Dobrze.
No ja sądziłem, że zaraz kończymy orać, jakby przyjął. No, zaraz będzie robota zrobiona. A jednak 5 skip jak bierzemy. A dwa traktory to pola ubywa. Te ziemniaki wylatują razem z kamieniami. Kurde, tu kamień konkretnie, a dybol, tu po środku tego je. Ja pierdziele, co to są głazy. Skąd to się tu wzięło? To jakie chałupy były, czy co? Nie wiem, co to było. Taki kamień chyba. Może tu będziemy to, wydobywać kamień. Czy nam to bardziej opłaca niż to obsiewać. Ty może? Żeby równie tu otworzymy. Też jakieś ziemniaki widzę, zaraz się tu wyorają. Ale orka idzie, sąsiad. No, ładnie idzie. A zaś tu kamienie się wyorały. Kurde. O, poprzebijaj na tym. Oby nie, bo będą straty. Szkoda, że to Anna by to po ziemniokach wyzbierała wszystko te kamienie. No. Może nie Anna tak dokładnie jak w rękach, no ale wyzbierane by było. Nie to co po tym bolku. Będzie czasem chciał nawracać, bo tam to wąższe może. No, że ktoś źle tak wycyrklował. Tam sobie jedź, sąsiadę, tu nawrócę i tu to trochę będę skracał już. No albo na tamtą stronę też można narzucić, nie na miedzę. Tu jeszcze próbę zrobić. Bo jak chcesz, to tu podejść tyle. Ja tu będę jeździł, teraz jest tam do tego. No. I to jest dobrze zaorane. To długie nie ma, to tak można podjechać. Jeszcze jak ciężko wycyrklować. No tam moim pługiem to by 5 przejazdów zostało, myślę. Także ten nic nie rozmierzył, także jak wjechał, jak szłył. Tu chciałem mieć na środek zaorany. Zawsze to na boki orą. Też tu masz to pole tak, okrągłe takie tu przy końcu. No a takie tam też nie ma równy. Idzie orka, sąsiad. No, zaraz koniec tego pola. Jeszcze tam tu zaczniemy. Jednak na dwa to się je. Robota idzie, elegancka. No.
Kurde, ale tu ma już głaz sąsiad, masakra. No, no tu trzeba to wyzbierać, bo to tak nie może być. Nowy siewnik. Tak, tu tak, góry też góry są też na tym wzgórzu fest. Przejdzie tych kamieni, tyle. Kurde, ale tu kamyk. Siło trzeba poprawić. Jedź pierwszy sąsiad. No, jak to przejdziesz, to tam możesz za mną jechać, bo to tam z tamtej strony akurat my to już skończyli, jak pojedziesz za mną. O kurczę, mnie tu ścięgło pomału. O, idealnie. Prawie żeś mnie cyknął. Dobrze, jak kupię skręcił. Już tu mam w czapku 5 motogodzin. O, we władku 4,1. No więc co 30 robisz? No, bo jeszcze te łąki, żech tak kosił. Te usługi, no, tam tak tam byli podobnie. No. O, teraz było dwa na moich oczach. A jeszcze przy tych ziemniochach też tu było ostro. A tu już nie. A tam nie, tam narosto? Niż jeszcze tam mam ten. No, jedź tu jeszcze. Koło mnie. Przy mnie tu nie. Tego nie wezmę całego. Tylko od miedzy ładnie przejedź. Kurde. Tu już chyba będziesz mógł poprzecznie robić na tym końcu. Ja pojadę na tamten koniec zrobić. Dobre. Widzicie, widzowie, pole już prawie skończone, jeszcze poprzeczniaki. Tu jest chyba 46 jarów, gdzie zaonany. We dwóch takich pole 15 minut. Może tak 15 do 20 minut. Trochę więcej mi tu zejdzie, bo że na początku sam zaczynałem. No ja bym od początku razem to olali, by się po to poszło. O kurde. Ciężko tam? Ciężko. Ja sobie nie wyobrażam, a raczej tą górkę sprawdza twoje. Nie wiem, możemy spróbować to teraz, a jak to nie pójdzie, to tam będzie trzeba jakiś traktor albo ja to 30 nadwyski by będę orał twoim pługiem. Teraz to szybko do tyłu pojadę. Tyle co normalnie do ten, co bym do przodu jechał. I od razu na drugim końcu pola. Kurde. Trochę nierówno, że kto wymierzył, ale trudno. Żeby było równo, na całość brało, to trzeba trochę przyorać miedzy. Bo tu ta miedza mi się coś za dużo wydaje, tak nie może być.
nie pasuje to tak do mnie, że tak dużo mięsa zostawiono. Już zaraz się sąsiada zaczyna, ale trochę tam przybieram. Ty sąsiad, to na boki tu będziemy orać. Bre? Kurde, ale tu kopce. Zaraz mnie oboli i łatka. No to tak nierówno pole mi tu aż pług wyskakuje. Z górki to jadę na trójce. Ja na czwórce. Lecę 15. Dawaj mu tam, bo zaraz cię dogonię. Nie ma szans, że pryn... albo teraz pójdzie trochę. Masakra, sąsiad, to może szybko to się dzieje. Zarzucamy. Wiesz co, Władek to chyba inna do zgrabiania będzie. Trzeba kupić zamiast łąki. Łąkę sobie gdzieś zasiej. Chcę ciągnik kup większy. Jedź pierwszy sąsiad. A tu no, co to rośnie? Tu też konkretne pole. To łąka je? Łąka. O kurde, łąki tu są. Może tutaj kupię? W pobliżu. Koło mnie. A duże to je. Nie wiem, czy cię stać na takie duże pole. No, dużo to łąka. Szczaki to ja nie chcę. Ole kamienieś w oru. W takim miejscu tych kamieni są, albo nie ma, albo tak wyleci pole. O, ale mi tu pług nie chce brać. O kurde. Tu wyskoczył. Czy wiesz co sąsiad, to może poprawia tu? Może, że ja tu chyba też nie podjadę. Na sąsiadu, dwójce idzie. Sąsiad, Władek chyba stoi. Ja idę na dwójce, nieźle. Jakoś to sobie, jak nie dasz rady, to są co to za... Albo będziesz jeździł w jedną stronę. Dobra, daję radę na dwójce też. Tak jeszcze raz przelecimy i będziemy kończyć film. Cyk, trójeczka i lecimy z tą robotą. No się mamy takie na kopcach te pola. No, takie tereny u nas. Nic z tym nie zrobimy. Trzeba szukać jakichś równych pól. Kupować tam kajumy jak ziemniaki, to w miarę równe. Czy te dwa twoje pola kaj są obok. Za kospą też tam równe pola są. Tam są fajne takie w miarę równe pola. I te łąki na dołach też tam są dość równe. Tam może by kupił jakieś pole. Kurde, to no wycieraczki mam czyściutkie. Tak to chyba całą mazano, jak pod słońce świeci. Ja też. Tak mam. Chłopie, tu będzie pola ubywało. Zaraz będzie zawalone. Tu z górki jak idzie, to mu daje ile się da, żeby jak najszybciej to zaorać. Że tyle tak jak szybko jademy nierealnie, no ale to jest tylko farming. Dużo brakuje temu do realności. O, też tak jakoś nie wiadomo jak realnie tu nie będziemy grać, czy będziemy orać tam 5 czy 6 na godzinę takim sprzętem.
Bo pół pola bymy zorali, był cały film i nikomu by się tego nie chciało oglądać, a tak to przynajmniej się coś dzieje. Dobrze, kryję przynajmniej. Kurde, no. Coś, a ci ten puk wyskakuje, coś. No strasznie mi to wyskakuje, jakiś dociążenie trzeba dać. Sucho może i ten... Nie ma jakoś bez sucho, no ale... Jakoś mokro nie mam, bo jakby mokro było, to pod te górki tu nie ma szans wyjechać. Tak. My się kopali, jak. Teraz tu do słupa dojadę. No, czy teraz pojedziesz? Ja jeszcze może za tobą mi. Słup idzie, trzeba ładnie oborać. Pyk, dwójeczka pod górkę i ledwo wchodzi. Idzie sąsiad na orka. Kurde, zaś tam puk wyskoczył. No. Tam konkretnie wyskakuje. Tam je poprawię i to później kultywatorem to zrobię se. Sąsiad Władimir jest mi się kopie i to konkretnie. O! A idzie? Idzie. Blokadę mu założyłem. Trzy. Nie. Ale aż koła siadły ty. Wiem, że się utopia. Kiedyś 1-2 na godzinę tam podjeżdżałem jedynką. Ledwo co szedł. Dobra, już się rozpędzę pomału. Że wie skibo, także tu kiedyś na jeden skibaru. Dobra widzowie, to by było na tyle. Zaraz mi się tu sąsiad wyłoni zza górki. My sobie tu dalej będziemy orać. Zapraszam do Rolniczkowskiego na kanał. Już go widać cegórki. Następny film u niego prawdopodobnie jest serii z uprawy. Kiedy to nie wiem, więc subskrybujcie kanał Rolniczkowskiego. U mnie lecimy po 1100 subskrybentów. Może już jest, może nie. Fajnie jakby było. Może jeszcze nie jest, bo te zasięgi spadły. Sobie to jeżdżę i to zakończymy. Już dojeżdżę. Dobra widzowie, więc to by było na tyle w tym filmie. Ze mną był dzisiaj pan Rolniczkowski. Żegnam was widzowie. I trzymajcie się i do następnego. Na razie, cześć.